Tak, ta gitara istnieje naprawdę i została zaprojektowana w SolidWorks, a jej projekt trafił na pudełko najnowszej wersji edukacyjnej, która jest dostępna już od maja. Szkoły i uczelnie posiadające aktywną subskrypcję mogą korzystać już z oprogramowania bazującego na pliku komercyjnym SolidWorks 2019. Dla studentów i uczniów oznacza to również możliwość użytkowania licencji domowych Student Premium. Warto dodać, że licencja ta to również przepustka do portalu My SolidWorks for Students, na której znajdziecie samouczki, modele CAD oraz kursy, które przygotują Was do egzaminów CSWA i CSWP. Jak założyć konto My SolidWorks for Students? Pierwszym krokiem jest posiadanie licencji domowej, którą możecie uzyskać ze swojej uczelni. Kolejnym krokiem jest utworzenie konta. Przygotowałam dla Was krótką instrukcję. Zapraszam do obejrzenia. Po wejściu na stronę mysolidworks.com w prawym górnym rogu klikamy Join w celu założenia nowego konta. Pierwszym krokiem jest wpisanie adresu e-mail. Uwaga! Zaznaczamy opcję Nie jestem klientem SolidWorks. Nasz numer licencji domowej będziemy podawać w dalszym etapie. Teraz wpisujemy nazwę oraz dane naszej uczelni. Kolejnym etapem jest uzupełnienie naszych danych oraz ustawienie hasła, którym będziemy się logować do portalu. Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie regulaminu polityki prywatności. Klikamy Next i tym samym kończymy proces rejestracji. Oczywiście musimy ją teraz potwierdzić, klikając w odnośnik, który znajduje się w otrzymanym mailu. Po potwierdzeniu wracamy na stronę MySolidWorks i klikamy Zaloguj. Po zalogowaniu wchodzimy na nasz profil z rozwijanej listy w prawym górnym rogu. Klikamy My Subscription i jak widzimy, na razie nasze konto ma status gościa. Aby to zmienić, klikamy przycisk Register przy koncie studenckim. Wpisujemy ponownie naszą nazwę uczelni oraz wybieramy rok, w którym ukończymy studia. Nadszedł również moment, w którym podajemy nasz numer licencji studenckiej zaczynający się od cyfr 9020. Przypominam, że można go uzyskać na swojej uczelni pod warunkiem, że jest ona na aktywnej subskrypcji. Potwierdzamy i udało się. Teraz posiadasz konto My SolidWorks for Students, a tym samym dostęp do wszystkich materiałów. Są to m.in. darmowe modele CAD, a także lekcje i e-kursy. W szczególności mogą zainteresować Was kursy przygotowujące do egzaminów SolidWorks CSWA i CSWP. Sami widzicie, jakie to proste. Gdyby jednak pojawiły się jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Powodzenia!